To będzie szybka recenzja. W dodatku w zasadzie dwóch telefonów jednocześnie. Vico Pulp 4G i Pulp Fab 4G, które różnią się tylko wielkością i pojemnością baterii. Fab to ten większy i to on będzie bohaterem tego materiału. A może antybohaterem? Sprawdźmy. Plastik, standardowy wygląd, spore ramki wokół ekranu, no wypisz, wymaluj, typowy przedstawiciel niższej półki. Vico Pulp Fab 4G wyróżnia się w kwestii designu w zasadzie tylko jednym, wymienną tylną kolorową klapką, której faktura przypomina nieco tę słynną klapkę z Samsunga Galaxy Note 3. Głośniczek jest umiejscowiony klasycznie w niezbyt dobrym miejscu, ale przynajmniej gra dość głośno i wyraźnie. Pod klapką skrywają się oczywiście sloty na karty SIM, kartę microSD i wymienna bateria o pojemności 2820 mAh. No i skoro już przy niej jestem, to od razu ją podsumuję. Ta w Pulp Fab 4G jest ok i bez problemu wytrzymuje około 2 dni użytkowania. Screen on time wykazuje około 4,5 do 5 godzin, co jest naprawdę niezłym wynikiem. To m.in. zasługa ekranu, którego rozdzielczość wynosi raptem 1280x720p, co jest standardem w tej półce. Bałem się, że przy 5,5 calach doświadczę jednak pikselozy, ale problem nie wystąpił. Technologia IPS LCD w różnych telefonach różnie się sprawdza, ale tak wysokiej jakości obrazu, jasności i dobrego odwzorowania kolorów nie znalazłem w żadnym innym telefonie w tym przedziale cenowym, nawet w ostatnio recenzowanym przeze mnie Nefosie od TP-Linka. Oprogramowanie Vico budzi we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony fajnie, że bazuje ono na czystym Androidzie, w tym przypadku Lollipopie 5.1.1, ale z drugiej strony irytują brak szufladki aplikacji i moim zdaniem brzydkie gradientowe ikonki. Na szczęście aplikację można podmienić, a resztę załatwia wgranie porządnego launchera takiego jak Nova. No i wtedy nie mogę już narzekać. Podoba mi się też, że Vico zaimplementowało całkiem rozbudowany system gestów i system wybudzania telefonu. Można wybudzić telefon podwójnym tapnięciem, ale i uruchomić dialer czy aplikację SMS, rysując po wygaszonym ekranie prosty wzór. Z 16 GB pamięci wewnętrznej pozostaje nam do dyspozycji około 10 GB, a z 2 GB pamięci RAM po oczyszczeniu pozostaje około 1 GB. Sercem Vico Pulp jest 4-rdzeniowy Snapdragon 410 z Adreno 306, który spokojnie radzi sobie z czystym Androidem i w dodatku uciągnie mniej i średnio wymagające gry, jak na tej klasy telefon przystało. Na sam koniec, jak zwykle, zostawiam aparat. Aplikacja nie jest urodziwa, ale za to całkiem funkcjonalna. Pośród trybów znajdziemy nawet tryb manualny. Co do samych zdjęć, 13-megapikselowy aparat radzi sobie całkiem dobrze, przynajmniej nie ograniczając się do dobrych warunków oświetleniowych, bo im ciemniej się robi, szaro lub gdy zaczyna dominować sztuczne światło w pomieszczeniach, to wtedy oczywiście z telefonu wychodzi budżetowość. Tryb manualny czasem potrafi jednak naprawić tę sprawę. Po Vico Pulp Fab nie spodziewałem się nie wiadomo czego, ale udało mu się zaskoczyć mnie całkiem dobrą baterią i przede wszystkim naprawdę świetnym ekranem. O ile Pulp cenowo wypada jeszcze nieźle, to jego większy brat naprawdę musiałby nieco potanieć, bo no, 750 zł ulokowałbym po prostu gdzie indziej. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał, linka znajdziecie w opisie. Na razie, cześć!